Cześć, z tej strony Konrad i Extreme Hardware. Dzisiejszy materiał to gameplay w Battlefieldzie 5, rozdzielczość 5160x2160, ustawienia maksymalne, DirectX 11 z customowym profilem SLI, bo oficjalnego profilu SLI do tej pory do Battlefielda nie ma, natomiast nie jest to żaden problem. Skalowanie kart, jak widzicie, na najwyższym poziomie. No i cóż, 2 RTX-y 2080 Super, chłodzone wodą, chłodzone cieczą, nie wodą, zwodowane. Jak widzicie, generują w tejże rozdzielczości naprawdę bardzo solidne ilości klatek, a zobaczycie również w tym materiale oczywiście nie tylko walki powietrzne, ale również jazdę czołgiem, wozem opancerzonym, czy też standardowo walki piechura. Materiał będzie się zmieniał klimatycznie, także generalnie dedykuję go bezpośrednio Mateuszowi, dla którego Skylla powstaje, tak żeby mógł zobaczyć, poczuć przedsmak tego, jak dobrze będzie się bawił, kiedy już przyjedzie po kompa. Dlaczego dwa razy 2080 Super, a nie 2080 Ti? Prosta sprawa. Mateusz jest w 100% świadom tego, jak wygląda sytuacja z MultiGPU oraz SLI obecnie, szczególnie w roku 2019. Akurat nagrywam ten materiał dzień przed premierą RDR2 w skrócie. I jestem bardzo ciekaw, czy tam akurat będziemy w stanie skorzystać z potencjału dwóch kart. No bardzo by się przydało, natomiast jeszcze w tym momencie nie wiem. Byłoby świetnie. Kolejny tytuł, na który ja osobiście oczekuję, to Jedi Fallen Order. Tam raczej problemów z SLI nie powinno być, gdyż tytuł będzie działał na DirectX 11, a Respawn Entertainment generalnie zazwyczaj do tej pory w każdym grach, którą od nich grałem, SLI wspierała, także myślę, że nie powinno być problemów. A ja osobiście też na ten tytuł czekam i też z tej okazji zobaczycie na Skilli w innym materiale nagrany również gameplay ze Star Wars Battlefronta 2, gdzie graficznie ta gra jest jeszcze bardziej wymagająca niż Battlefield 5, a ten konfig radzi sobie świetnie. No i właśnie, dlaczego dwa razy 2080 Super, nie 2080 Ti? Z prostej przyczyny, tak? No Mateusz ma do ogrania kilka tytułów, gdzie SLI i MultiGPU działa świetnie, tak jak mówiłem. I zdecydował się na te karty, bo w przyszłym roku i tak będzie wymieniał na jedną 3080 Ti albo dwie 3080 Ti. Zobaczymy, jak będzie z wsparciem SLI i MultiGPU i czy już Mateusz upora się z produkcjami, które chce nadrobić. No i tak naprawdę dwie 2080 Super generują naprawdę bardzo solidną wydajność, bardzo, szczególnie, że w zdecydowanie mniejszej rozdzielczości Mateusz będzie akurat korzystał ze skilli u siebie, więc to jedna kwestia, a druga jest taka, że są zauważalnie wydajniejsze, kilkadziesiąt procent wydajniejsze od jednego RTX 2080 Ti, tam gdzie możemy skorzystać z potencjału dwóch kart, no i znacznie atrakcyjniejsze cenowo względem dwóch RTX-ów 2080 Ti, które tak naprawdę bez skalowania rozdzielczości, wyższej rozdzielczości albo pełnego wykorzystywania potencjału kart w grach z ray tracingiem, gdzie akurat MultiGPU by działało, no dosyć można powiedzieć, by się akurat w tym kontekście autentycznie marnowały, bo dwie 2080 Super już zapewniają taką wydajność. Dobra, zobaczycie również gameplay Shadow of the Tomb Raider w rozdzielczości 3400x1440p. Wszystkie ustawienia Ultra, Ray Tracing Ultra na tym konfigu. Chodzi to naprawdę pięknie, no ale to już zobaczycie w osobnym materiale. Również zobaczycie Quake'a RTX 2. No i napiszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście również, żeby dla Was nagrać, tak? No generalnie ten materiał jest dedykowany oczywiście Mateuszowi, dla którego Skylla powstaje. I jest to taki nasz element, który wprowadzamy, gdzie będziemy prezentować już Wam, drodzy widzowie, kwestie tego, jak te sprzęty się zachowują, tak żebyście mogli zobaczyć, jak taki konfig, każdy konfig, który budujemy, zachowuje się czy to w grach, czy w zastosowaniach innych, jeśli jest to jakaś stacja robocza, a też w wypadku akurat takich kompów jak Skylla, który jest głównie do gier, ewentualnie streamingu, no ale ma być piekielnie i zresztą spełnia to zadanie świetnie, piekielnie mocną jednostką. Zobaczycie, jak sobie te konfigi radzą, czy to właśnie w grach, czy w zastosowaniach chociażby takich jak rendering. Ok, zapraszam Was do materiału, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć jeszcze w innych perspektywach możliwości tego też konfigu. A ja zapowiem na zakończenie, iż powinien się już jutro albo pojutrze, dziś akurat, że powiedziałem, bo jutro, czyli 5
Opublikuję prawdopodobnie ten materiał z Battlefielda 5. Teraz jest czwarty, kiedy go nagrywam. Także jak zawsze u mnie pomieszanie czasowe. Zapominam o tym, że wy przecież nie jesteście w tym samym czasie rzeczywistym, kiedy ja to nagrywam, tak? Więc wiadomo, o co chodzi. Dobra, co chciałem zapowiedzieć? Będzie Redka Ryzena 3900X, a później oczywiście testy w osobnym materiale versus różne procki. No, będzie się działo. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania materiału. Cześć!
Just a moment.
Take an objective Baker.